Subskrybuj Kittens i zacznij niekończącą się zabawę. Szczęśliwych nie urodzin, tak, Ali. Bardzo dobrze, Bruni. Tina, jeszcze trochę. Doci, dobrze ci idzie. Dalej, Bobasy, dziś impreza balonowa. Hej, balon ucieka. Kto go zgubił? Wszystkie uciekają. Balony, wracajcie. Niedługo impreza. To książka przyciąga balony. Z krainy magii czar ten płynie. Z krainy, co z problemów słynie. Trzeba sprawdzić, co się tam dzieje. Dawno, dawno temu był sobie Bobas pełen szczęścia, co codzień robił dla siebie przejęcia. Balony drogę wskażą, a co dalej się okaże. Tak bardzo mnie ciekawi, jaka czeka nas przygoda. Hej, nie skończyliśmy, wracajcie. Spójrz, kto to jest? Zostańcie. Hej, nazywam się Doty, a ty? Alice. Jesteś smutna, dlaczego? Nie mam z kim świętować moich nieurodzin. Jest coś gorszego od spędzania nieurodzin w pojedynkę? Nieurodzin? Skoro urodziny to dzień, w którym się urodziłaś, to nieurodziny są każdego innego dnia, a goście? Bo ja wiem. Zawsze przychodziła Rabi, ale dzisiaj chyba zostanę tu sama. Ha? Nareszcie, Rabi, gdzie się podziewałaś? Rabi, dość! Jak mamy świętować, skoro przychodzisz z taką miną? Spokojnie, Alice, zostaniemy z tobą. Zaśpiewamy piosenkę. Ale śpiewa się w urodziny. Oj, coś wymyślę. We wish you a very happy, happy, happy birthday. It's so great to celebrate it every single day. Time for a creation. It causes a sensation. Let's light the candles. Yay! Blowing out my candles, I feel like a queen. Every day we'll eat and play with joy, we'll dance and sing. O co chodzi, Rabi? Nie teraz, nie widzisz, że świętujemy? Chodź, śpiewaj z nami. Time for a creation. It causes a sensation. It's so great to celebrate it every single day. Jednego dnia nie świętuję. A co wtedy świętuję? Świętujesz urodziny! O, nie możemy zjeść tortu, zanim nie zdmuchnę świeczek. Pośpiesz się, no i zdmuchnij je. Pomóżmy! Brawo! Super! Ha? Nie zgasły? Mocniej! Mój tort! Ech, mam go. Znowu ty? Jestem bardzo zajęta. Nie ma rzeczy ważniejszej niż nieurodziny. Dalej, bawmy się! Alice, świętujemy cały dzień. Powinniśmy już wracać na drzemkę. Nie możecie iść. Zobaczcie, ile mamy prezentów do rozpakowania. Ojejciu, aż tyle? Na pewno nie zdążymy ich rozpakować przed końcem nieurodzin. A może uczcimy coś innego? Nigdy nie kończę świętować nieurodzin, bo obchodzę je każdego dnia. Hej, a wy dokąd się tak śpieszycie? I skąd macie ciastka? Dobra, powiedz, Alice, ile nie urodzin z rzędu obchodziłaś? No, nie wiem. Nie liczyłam. Ale wiem za to, że następne 100 spędzę z wami. Jeszcze 100? To dla mnie o wiele za dużo. No już, Bobasy. Doty, zaśpiewaj mi coś. Znam jedną piosenkę. Musimy zdmuchnąć magiczne świeczki. Nie damy rady. Bruny, użyj baniek, by rozstawić filiżanki. Filiżanki? Te, które wychodzą? Hej, wracajcie. Chodźmy, póki skupiła się na torcie. Już. Hej, dokąd idziecie? Nikt nie ucieka z moich nieurodzin. Mój tort. Hej, Rabi, to wszystko są moje rzeczy. Nie rozumiem, dlaczego nie chcesz świętować razem ze mną nieurodzin. Nie rozumiesz? Dziś urodziny Rabiego, to dlatego ciągle cię zaczepiał. O, bardzo przepraszam. Cały czas myślałam tylko o sobie. Są rzeczy ważniejsze niż moje nieurodziny. Twoje urodziny. Masz, wszystkie prezenty są twoje. Jej, brawo! Brawo!
tak historia Alice się skończyła, gdy urodziny komuś innemu niż sobie urządziła. Ale superowa przygoda! Proszę, gotowe. Co się dzieje w Storyland? Dawno, dawno temu żył sobie Bobas, budowniczy, który próbował powstrzymać wichurę. Niestety w pojedynkę nie dał rady. Ajaj, auć! Hej, jestem Dreamy. Co się stało? Zbliża się! Wichura! Zgron! No już, spokojnie. Jestem Piggy i czuję, że nadchodzi wichura. Co roku budujemy razem z dwójką braci schronienie, by ocalić pomnik, ale rozchorowali się i muszę to zrobić sama. A co jeśli nie zdążysz go wybudować? Wichura porwie najcenniejszą rzecz w całym Storyland. To byłoby straszne. Próbuję coś zrobić, ale jestem sama i... Jedna, Piggy, masz za słabe ręce, by tyle dźwigać. Nie jesteś sama. Ekipa da radę. Czy wieje, czy inna rzecz się dzieje? Och, też się przeziębiłeś. Razem na pewno zdążymy. Zbudujemy schron! Szybko! Potrzebny nam żwir, piasek i cegły. Tak, cegły! Jak to mówią moi bracia. Cegła po cegle budujemy zaciekle. Dalej, Bobasy! Trochę tam, trochę tutaj! O nie! Uważaj, Dotty! Czasie, stój! Czasie, ruszaj! Co z cegłą? Praca bardzo wolno idzie, a zły wicher zaraz przyjdzie. Gdyby cegły nie były takie ciężkie. I żeby cement nie był taki lepki. No i gdyby tylko szpadle. Już wiem, zbudujemy schron ze słomy. Ale... Tak! Widzisz, praca idzie dużo szybciej. Ale przecież schron ze słomy... Nie wytrzyma. Masz rację, słoma jest zbyt... Lód! Łatwiej go przenosić. Sam jedzie. Budujemy pomnikowi iglo. Więcej lodu! Tak, więcej! Tak! Ale... A co z resztą bloków? Roztopiły się. Wiem, że to trudne, ale musimy zrobić to tak, jak trzeba. Inaczej wiatr wywieje stąd pomnik i cały wysiłek na nic. Piggy, zrobimy tak, jak mówisz. Tak, do pracy! Tym razem się uda. This is the song of the strong wind, and we came together to work and sing, because our world is a special place, and we have to protect this beautiful space. With hard work and determination, this will be our best creation, and we will fix this situation. When we give a helping hand, and we're together, trzymał. Tak, ale tak sobie myślę. No, jak niby teraz stąd wyjdziemy? Zapomnieliśmy o drzwiach. Wszystko przez ten pośpiech. Musimy teraz wymyślić, jak stąd wyjść. Ty szpadla niczego nie zrobię. Gdyby tylko schron był z lodu. Tak, mamy lody. pyszny ten nasz schron. Hmm.
Mieliście rację. Najważniejsze to się starać. Dzięki temu wszystko skończyło się dobrze. Zmienić cegły w lody z bajki Planten. Całkiem jak sen. Tak oto Piggy, dzięki wysiłkowi i determinacji, ochronił przed wichurą skarb i całą magiczną krainę. Niech ta opowieść żyje i z wichrem nie przeminie. Świat przyjaźni, magiczne przygód. Cry Babies! Storyland! Storyland, kraina bajek, zapach Tutti Frutti i gotowe! Jej, króliczku, jesteś jak jakaś gwiazda! Dobrze, kto następny? Rym! To będzie coś fajnego? Nie, to też... Ha? Wow, jak ładnie! Wyglądasz cudownie, Lulu! Teraz ja! Ale ładna peleryna! Ciekawe, czyja? To na pewno pelerynka babci. Nie, Latającego wilka! Super wilka! Tak, super wilk akurat. Nie pamiętacie? To z bajki. Chustka, którą olbrzym wyciera nos. Daj zobaczyć. I co? Co widzisz? To królik. Widzieliście? Nie, daj, teraz ja. Chcę królika. Tak, królika, ja też. Hej, widzę cień Bobasa w super fajnej czapce. To nie Bobas, tylko ogromny dom. Daj, teraz ja. Widzę. Czy to super wilk? Dlaczego ma na sobie piżamę babci? To chyba pelerynka jakiegoś dziecka. Musimy dowiedzieć się, kto mógł ją zgubić. Kto to mógł być? Tina! O co chodzi? Powiedzcie mi w mig. Wnet sprawię, by problem znikł. Znaleźliśmy taką pelerynkę, ale nie wiemy, skąd się wzięła. Jest magiczna, zobacz. Wow. Magii jest w niej w brud. Z kuli May zobaczmy ten cud. Łabędź czy kaczka? Wytężcie wzrok. Widzę tęczę, co rozświetla mrok. Może ktoś na niej mieszka? W drogę. Wow. Uwielbiam tęczowe jezioro. Ale chyba nikogo tutaj nie ma. Ani kaczki, ani łabędzia. Nawet tęczy. Musimy poszukać dziecka w jeziorze. To rozwiązać tajemnicę peleryny pomoże. W jeziorze? Czyli gdzie? Pod wodą? Pod czy nad? Ktoś na pomysł może wpadł? Dobra, czyli nie wiesz, szukamy w parach. Koni, idziesz ze mną. To ja szukam z Doti. Musisz pomóc. Coś słyszę. Ktoś jest w krzakach. Mamy cię, Bobasie! Jeszcze 5 minut. Nigdy nie dorośnie. Ale nie usłyszałam. To było jak... Za mną, maluchy! No ale dokąd? Gdzieś tam! Gdzie? A? Kim jesteś? Jestem Sydney. Stoję na straży tej tęczy każdego z jej kolorów. A wy? Szukacie tutaj czegoś? Bo znaleźliśmy taką fajną pelerynkę i nie wiemy, kto ją zgubił. Chcemy ją oddać, jest magiczna. Można w niej zobaczyć różne rzeczy. Fajne, dziwne, ale znajome? Dokładnie tak! To rzeczy z cudownej krainy. Chyba mogę wam pomóc. Pokażecie mi ją? To naprawdę nie jest zwykła pelerynka. Zobaczycie. Uważajcie! Trzymaj się! Tracę kontrolę! Było blisko. Tak, książka? Nie potknij się i przynieś mi ją, by mogła obejrzeć magiczny tom. Książka zabierze was do właścicielki pelerynki. Jestem pewna, że za nią tęskni. Cóż, w dalszą podróż musicie iść sami. Wow!
Dawno, dawno, dawno temu wszystkie dzieci z bajki i z doliny żyły spokojnie i radośnie. Ale dzieci z doliny przestały czytać i powoli zaczęły zapominać o postaciach z ulubionych opowieści. Aż te zniknęły. O nie! To dlatego książka ma puste strony. Dobrze mówię? Teraz możecie temu zapobiec. Bajką będzie każdy dzień. Wtedy książki nie odejdą w cień. Magiczna kraina! Patrzcie, książka! Podobna do tej z jeziora. To tutaj mieszka Bobas? Dokąd prowadzą te drogi? Wow. Znakowi się przyjrzyjcie i już wiecie, dokąd iść. Każda droga to bajka, którą będziecie żyć. Ciąg dalszy nastąpi. Ale ładna peleryna. Ciekawe czyja. Wow. Biały łabędź. Bajką będzie każdy dzień. Wtedy książki nie odejdą w cień. Storyland, kraina bajek. Część druga. Co to za miejsce? To tu mieszka Bobas od pelerynki? Co to za Bobas? O, jesteście tu nowi. Czego się chyba brakuje? Czerwony kapturek. Kim jesteś? Twój koszyk? Moja pelerynka. Zaraz, do ciebie szukamy! Zrobiłam nową pelerynkę, ale to nie to samo. Czerwona była lepsza. Zrobiona z materiału, który można zdobyć raz na 1000 lat. Och, dziękuję. A, jestem Scarlett. Najlepsza krawcowa w Storyland. Scarlett. Może wy ją kojarzycie, bo ja nie. Sen to czy jawa? Ciężka sprawa. Żartujecie sobie? Jestem sławna. Został mi tylko jeden klient, bo spóźniłam się z paroma zleceniami. Ale mam parę fajnych projektów. Spójrz. Gdzie mój koszyk? O nie, zgubiłam go. Dobra, idę. Muszę uszyć i dostarczyć nowe ubrania przed 3 dzwonem. Inaczej stracę klienta. Gdzie on się podział? Koszyk poleciał w tamtą stronę. No nie. Aha, zaraz. Tu nie. Tu nie. Gdzie się podział koszyk? Poddać pewnie już się myślisz, ale lepiej z nami główkę wysil. Uch, jestem wykończona. Ale to porażka. Czas ucieka, a ja nie mam z czego uszyć nowego ubrania. Stracę jedynego klienta. Spokojnie, masz nas i pelerynkę, uszytą z różnych materiałów. Zmienimy ją w piękne ubranie. Serio? Kochani, za mną. Słyszałyście? Dobra, projekt gotowy. Chcę pomóc. Co mogę zrobić? Umiem na przykład tak. Wow, jak to zrobiłaś? Latacie? Znam Petera, który też tak potrafi. Wilk go uwielbia. Co? Żyje tu wilk? Tak, nazywa się Keira. Nic tylko by jadła. Co za bestia. Zjawi się wilk i pożre cię w mig. Pożre w mig? Tak, żebym znikł. Hej, materiał! No, przyznajcie się, po prostu nie chcecie pomagać. Hej, fajna gra! Scarlett, nie, musisz się skupić na szyciu ubrania. Dzwon! Dobra. No to najpierw odrysujemy szablon, potem dopasujemy do niego kawałki, a potem do szycia. To tutaj. Jesteśmy na miejscu. Tak, hurra! To wilk! Na szczęście taki mały i milusi. Keira, masz mój
Świnka dostanie dwa stroje. To ja! Zobaczmy. Wow, idealna! Pelerynka! Już ją kojarzę. Jest z bajki ze Scarlett z czerwonego kapturka. O, no jasne! No tak! Wielkie dzięki, Scarlett. Niedługo mnie w niej zobaczysz. Och, a to drugie cudowne. Udało się! Na pewno długo świętowała. Zobacz tylko, jak śpi. Lepiej jej nie budźmy. Zostawmy jej liścik. Tak! Hej, bobasy, chwila, poczekajcie. Uszyłam dla was coś wyjątkowego. O! Wow, jakie piękne! Dzięki! Superowe! Nie wiecie, jak bardzo mi pomogliście. Dzięki wam skupiłam się na pracy. Stroje przydadzą wam się w kolejnych opowieściach. Jesteście najlepsi. Dzięki, Scarlett! Storyland Magic Deals! W ten oto sposób Scarlett poświęciła się w pełni szyciu, tworzyła ubrania najlepsze w swym życiu. Wow! Skąd jesteście? Wow, ale piękne ubrania! W tych strojach przeżyjemy jeszcze nie jedną przygodę. Fantazy Boom, część pierwsza. Daisy, teraz włóż w to więcej energii. I raz, dwa, trzy i... There were three explorer babies who dreamed of a colorful world. A big tree, it's a sign. It took the babies to another land and they discovered a world under the rainbow. It came out of its roots and a big crack opened. Pink Baby tried to save us and with her board... Nie, nie, Daisy, pomyliłaś tekst. Śpiewasz o mieczu, nie desce. A co to za różnica? I za pomocą miecza próbowała je zamknąć. But she disappeared and came back to her world. To piosenka Bobozaurów. Wszystko musi być idealne. Teraz posłuchajmy chórków. Pink, green and blue. And any other colors that we're going to find. It doesn't matter. I can see you, you can see me. This is our greatest power. Jeszcze raz, od początku. Zróbmy przerwę, chce mi się pić. Drzemka. Nie rozumiecie, to ważna piosenka. Żadnych drzemek, musicie ją znać na pamięć. Nigdzie się stąd nie ruszam, ani ja. No wiesz, sama nie dam rady. Dobra, dobra. Dina, o co ci chodzi? Było prawie idealnie. Prawie idealnie to za mało na bobozaurową piosenkę. Pójdę za nią. Chodź, nara. Dina, gdzie się podziała? Trochę przesadza z tą piosenką. Dlaczego to aż tak ważne? Ha, a co to? Szybko sprawdźmy. Super! Magiczny miecz! Dina byłaby zachwycona. Wow, co za siła! To pewnie tylko Nessie, prawda? Chodź, nara, pokażmy im miecz. Dobra, czas na próbę. I za pomocą miecza próbowała je zamknąć. But she disappeared and came back to her world. Bobasy, bobasy, bobasy! Hej, spójrzcie, co tu mam. Miecz, jak w piosence. Wow! Nie, to niemożliwe. Nie! Hej, Dino, co się dzieje? Dziwnie się ostatnio zachowuje. Mój, mój! Mój! Ha! Co to za bobas? Jest taka... taka piękna. Wyjęłaś miecz, Stella. Teraz świat fantazy. Bum! Chodzi jej chyba o to, że coś w świecie fantazy wybuchnie, może balon? Groźne! Świat, magia, pomoc! To zagadka? Masz ekstra kostium. Super! Nie kostium, Stella chce przygoda. Uratuje magia na świecie fantazy. Ja też lubię przygody. Popatrz na to.
Jeziora. Poszukiwacze przygód. Wszystko na różowo. Wow! Ja nie mogę! Obiekty, magia, światy, fantazy, Dino! Narwi wyjęła z kryształu miecz! Przyjaciółkę Stelle znaleźć musimy, bo nie wiem, czy bez niej sobie poradzimy. Świat fantazy upaść może i nie wiem, czy jest coś, co nam pomoże. Ile mamy światów? Storyland, Zatoka Tutti Frutti, Spoczkowa Dolina i Świat fantazy. Cztery magie, każdy świat! Albo Świat fantazy, bum! Eksplozja! To odwagi test. Smoczek każdego ze światów rozwiązaniem tu jest. Do Smoczkowej Doliny potrzebna nam pomoc. Hej! Ha? Dina? Tina? Stella? Dawno się nie widziałyśmy. To one się znają? Bo ja wiem. Stella tęskniła! Jak najszybciej musimy zdobyć magiczne cztery smoczki. Czas już podjąć jakieś kroczki. Ruszamy! Potrzebny nam złoty smoczek. Tylko go oddaj. Tak, magia! Więcej smoczki! Zdobyć więcej magiczna moc smoczki! Szybko! Biegiem, biegiem! Pomóż! Hej! Trzymaj się! Nie puszczaj mnie! Co dalszy nastąpi? Gdzie to tu mam? Miecz! Ha! Wyjęłaś miecz, Stella! Teraz świat fantazy! Bum! Eksplozja! Smoczek każdego ze światów rozwiązaniem tu jest! Hej! Ratuj! Fantazy bum! Część druga! Mam ci, Bruni! Ha! O nie! Lecę! Musimy zwołać resztę Bobasu! To tak, drużyna A zdobędzie smoczek z Zatoki Tutti Frutti. Gotowe? Drużyna B gotowa odszukać magiczny smoczek w Storyland. Ruszamy! My udamy się do świata fantazy, by odnaleźć diamentowy smoczek i diament. Świat fantazy jest zagrożony. Musimy coś zrobić. Szybko! Musimy po prostu odnaleźć diamentowy smoczek. Ruszajmy! Tak, ruszajmy! Wiesz co, Narwi? Strasznie dużo myślisz o Stelli. Po prostu jest taka dzielna. Uważasz, że Stella myśli o mnie? Sprawdźmy. Nie bardzo. W ogóle mało myśli. A jeśli już myśli, to o dziurze, Tinie i Dinie. Chodźmy, Bobasy. Nic dziwnego. Świat fantazji może się rozpaść. Hej! Hej, Bobasy! Wow, ale super piżamki! Daj magiczny smoczek! Świat fantazy się rozpada! Musisz nam pomóc, proszę! Chodźcie, powinien być w warsztacie smaku. Serio, skąd macie te fajniusie piżamki? Gdzie bym się schował, gdybym był smoczkiem? Może gdzieś tutaj? Uważaj, Narwi! On lepiej niech cicho! Hej, hej, ale superowa piżama! Dziękuję. Widziałaś gdzieś magiczny smoczek? Widziałam go wczoraj nad Malinowym Jeziorem, ale spokojnie, jest bezpieczny. Hej, mają go Jelly, złapać je! Hej, nie uciekajcie, smoczek jest nam bardzo potrzebny! Nie, nasz smoczek! Smoczek mój! Nie ma czas, fantazy, bum! Może jest tutaj. Albo tu. Może tu? Nigdy go nie znajdziemy. Uciekajmy stąd! Wędzy, szybko! Chodźcie! Ale nie mamy diamentowego smoczka. Ja mam diamentowy smoczek. O co chodzi? Chodź, opowiem ci po drodze. Zdaje się, że nikogo tu nie ma. Hejo! Szukamy magicznego smoczka. Musicie krzyczeć głośniej. Istot pomocnych w bród. Nie liczmy na cud. Tego szukacie? To cud! Tak, dzięki, Sydney. Czasu do stracenia nie mamy. Świat jeszcze nie uratowany. Tak, szybko, chodźmy. Hej, Bobasy, jesteście. Macie smoczek? Jej!
Cudownie! A co ze smoczkiem Tutti Frutti? Mamy go! Super! Czyli mamy wszystkie! Nie gadanie! Do dziura! Ale to niebezpieczne! Co jeśli znowu znikniesz? Wrzucić do dziura magiczne smoczki! Magia, światy, razem! Żeby w fantazy nie było bum! Już! Tak! Chodźmy! Do portalu fantazy! Stella, wiesz... Pierwsza magia! Nie! No i co teraz zrobimy? Bum! Skończył się fantazy świat. Nie przetrwał z nami wielu lat. Wcale nie! Doty, daj mi swój smoczek! Ty jest dobry Bobas. Silny. No już, Stella, poradzisz sobie. Koniec? Wow! Udało się! Ona jest bardzo wyjątkowa! Brawo, Bobasy! Pink, green and blue. Zieleń, błękit i róż? Jesteście Bobasami z piosenki! Jest prawdziwa! Tak, Bobozaurowa piosenka jest o tym, jak Stella wpadła do dziury i uratowała świat fantazy. Napisałam ją dla niej. Co? Moja? Gotowe? Pink, green. To find, it doesn't matter where you are. I can see you, you can see me. This is our greatest power. Jest piękna! Being happy here! Nie wracasz do swojego świata? Na razie, Stella, być tutaj. Fantazy bez boom. Ale moje serce... Boom, boom!